Hej! Zapraszam do wnętrza kościoła pełnego magii, nostalgii, historii i przemijania. Przekraczając próg budowli, wkraczamy w inny świat. Świat pełen ciszy i zapachu drewna. Może wydawać się to dziwne, ale po blisko 300 latach miejsce to nadal pachnie wysuszonym drewnem modrzewiowym i żywicą. Pierwsze, co uderza, to cisza. Cisza, która każe ściszyć głos aż po szept. Każdy dźwięk, każdy krok odbija się delikatnym echem od drewnianych empor i kasetonowego sufitu. Pod nogami piach, ponieważ posadzkę już dawno rozebrano. W powietrzu wiruje pył, drobinki kurzu wznoszące się w powietrze za każdym kolejnym stawianym krokiem. Została zdobiona ambona, jednak jej elementy są bezmyślnie wyrwane i zniszczone. Gdzie nie spojrzeć, widać zniszczenia, wyrywane belki i deski, cegły ustawione w stosy, jakby przygotowane do zabrania z tego miejsca. Kościół ten to obiekt wyjątkowy. Zaprojektowany został i wybudowany w XVIII wieku przez niemieckiego architekta i budowniczego Karla Gotharda Langhansa, autora takich dzieł architektury jak Brama Brandenburska w Berlinie czy Pałac Królewski we Wrocławiu. Drewniany kościółek powstał w 1746 roku jako siostrzany w stosunku do drugiego nieopodal. Obie świątynie to budowle wykonane w całości z drzewa modrzewiowego. Obie powstały na kamiennej podmurówce, której jako budulec posłużyła ruda darniowa. Przy obu wzniesiono wieże i oba wybudowano w podobnym okresie. Niestety, ale na tym podobieństwa się kończą, choć niektórzy twierdzą, że wieża tej budowli pierwotnie była nakryta hełmem cebulastym,
który w 1801 roku został przemieniony na wieżę drugiego kościoła. Nie wiadomo, kiedy łupem padły organy, pozostała po nich tylko podstawa. Jest to budowla jednoprzestrzenna z wieżą od zachodu, wyeksponowana w terenie przez położenie na piaszczystym wzniesieniu pośród otaczających gdzieś podmokłych obszarów równinnych. Był kościołem filialnym w ramach tejże parafii, gdzie do 1790 roku odprawiono nabożeństwa w języku polskim. Wiadomo również, iż tamtejszy organista znał polskie pieśni, zaś w bibliotece parafialnej zachowały się jeszcze do okresu międzywojennego polskie książeczki do nabożeństwa. Gmina usamodzieliła się jako wyłącznie ewangelicka w 1824 roku. Ogólnie na temat budowy tej świątyni jest niewiele informacji. Za datę budowy przyjmuje się rok 1746, zaś budowę wieży nakrytej dachem na 1764. Co ciekawe, wieża wyposażona była w mechanizm zegarowy, który posiadał trzy tarcze. Zamontowano na niej też trzy dzwony, być może synchronizowane z mechanizmem zegara. To właśnie on wskazywał upływ czasu ewangelickiej społeczności, która wybudowała go w centralnej części wioski. Po ich odejściu jeszcze długie lata po wojnie solidny mechanizm odmierzał upływ czasu. Podobno jeszcze po 1945 roku był regularnie co dwie doby nakręcany ręczną korbą. Wokół kościoła założono równolegle cmentarz. Teren cmentarza ogrodzony ceglanym murem z drewnianą, zabytkową bramą, znajdującą się po przeciwnej stronie głównej drogi wiejskiej niż dawna szkoła ewangelicka, obecnie zbiorcza szkoła gminna. Pomimo, że po cmentarzu nie ma już śladu, a nagrobki kamienne zostały rozbite bądź skradzione, pomimo, że ewangelicy stąd odeszli, zabierając swoją religię i księgi parafialne, pozostał kościół i aura tego miejsca, która po przekroczeniu progów świątyni sprawia, że wkraczamy w inny, magiczny wymiar, który pokrył kurz minionych wieków. I to by było na tyle. Widzimy się za parę dni. Cześć!